Co robisz człowieku? Jak to wyłączyć? Koniec tego wszystkiego. Koniec tego wszystkiego. A ty co? Opierdziela się, bierz go. Ale ciągle. Kiedy odejdziemy? Chodzę jak maszyna, chcę to iść. Ta druga w głowie tylko co mi krwi. Te szare bloki nauczyły. Młode piersi, ale nie te wskrzy. Mam ci wszystko i broń. Siema, jestem Marek. Dzisiaj raz na zawsze zakończymy współpracę z kamerzystą, ponieważ ten pajac w worku, którego zapewne znacie, za bardzo zaczął się panoszyć i ja nie pozwolę sobie na takie traktowanie. Nie pozwolę na to, żeby ktoś był lepszy ode mnie. Nie pozwolę, żeby ktoś się tutaj rządził, bo rządzić może tylko jedna osoba. Jestem to ja, dlatego ten człowiek poleci tam. Zobacz, co tam przygotowałem. Chodzi? Widzisz? No. Buda dla niego. Ale nie co, będzie co tak. Co zrobił? Wracamy do starych zasad. Ja nie wiem. On będzie tam mieszkał, nie będzie mieszkał w domu. Jeżeli chcesz nagrywać sobie te piosenki, proszę bardzo, niech sobie nagrywa. Ale tutaj jego noga nie stanie. Czemu się tak zdenerwowałeś? Powiedz mi, bo ja nie wiem. Widzę, możesz się nie odzywać, bo zaraz też polecisz. Ale widzom też możesz też polecisz zaraz. Ale możesz wyjaśnić, o co chodzi. Wszystko zrobię w swoim czasie, nie mów mi jak mam żyć, tak? No nie mówię ci jak masz żyć, tylko... To się nie odzywaj, bo zaraz też polecisz. Wszyscy no, polecicie, ile totalnie. Was tam jest? Przecież nic nie zrobi. Jeden, drugi, trzeci, kto tam jest? Służący, ochroniarz, ty, wszyscy polecicie ale zaraz. Ale nikt nic nie zrobi, tak przecież nie będzie. Denerwujesz się tak bez powodu. Nie będzie. Ja się nie denerwuję bez powodu. Ja mam ogromny powód. Nie zobacz, widzisz co tam jest? Tam. Co? Wracamy to do jest szopy. Powód? Tak, tam go wyrzucę, bo tak nie będzie. Nie będzie mieszkał w domu za takie coś w domu mieszkać. O co ci chodzi? Zamkniesz się czy nie? No zamknę się. Za bardzo się panoszy ten worek. W zasadzie już nie worek, zobacz jakie on ubrania nosi. Czy powinien? To co, masz problem, że worka nie nosi? Nie, mam problem o to, że za bardzo się panoszy, że robi muzykę, śpiewa o tym, że się fleksuje. Tak nie będzie. I nagrywa filmy, w których upokarza mnie. Ja na to nie pozwolę, na pewno, koniec tego. A ty upokarzać możesz? Tak, ja mogę. Aha. Masz jakiś z tym problem? No nie mam. Chcesz, żeby ciebie trochę poupokarzać? Nie. No właśnie, no. Skończyłem. I nie odzywaj się do mnie więcej. No dobra, tak? Dobra. Ty jesteś tylko trzymania kamery. Cieszę się w ogóle, że ci kamerę pozwalam trzymać. Dobrze, dziękuję. Równie dobrze mógłbym ci nie pozwolić i nagrywać sobie dobrze. Na statywie. Dobra. Cieszę się, że jestem miły dla ciebie. Kamerzystę do tej szopy i koniec. Zamknij się, nie tak. Wymawiaj słów w moją stronę. Dobrze. Skończyłem. Coś dobra. Jeszcze masz do dobra, powiedzenia? Dobra, kończę. Coś jeszcze? Nie. To co, na grubo wjeżdżamy w niego? No dobra. Byłem przez 2 lata dobre, ale koniec tego wszystkiego. Skończy się ten jeden wielki dzień dziecka. Tak nie będzie. Zero litości, pamiętaj, zero litości. Dobra. Co robisz człowieku? Jak to wyłączyć? Koniec tego wszystkiego. Koniec tego wszystkiego. A ty co? Opierdziela się, bierz go. Ale czemu ja mam? Wyjazd stąd. Nie będziesz tutaj mieszkał. Wypadł stąd. Ale o co? Wracamy do starych zasad. Panoszysz się człowieku od 2 lat. Od 2 lat cały czas to samo. Ale o co chodzi? Panoszysz się od 2 lat. Kto jest królem? Ja! Nie ty! Ale o co chodzi? Wypadł mi stąd, jazda. Łapiesz go. Ale powiedz, o co chodzi? Łapiesz go w tym momencie i on robi wyjazd. No ja mogę złapać. Ale no, albo po policję dzwonię. Ale o co chodzi? Nie jesteś na swoim terenie. Po policję zaraz zadzwonię. Chyba, że stąd wyjdziesz dobrowolnie. Panoszysz się człowieku od 2 lat. A wczoraj co nagrałeś? Że mnie związujesz? No chciałem ci posłuchaj sobie nabić. Tych swoich piosenek. Po co ty tu masz? Co ty tu masz? Louis Vuitton? Za 2000 buty? 3200. A kiedy w szopie mieszkałeś? Tak? A to co? Balenciaga, ile to wszystko kosztuje? Ile to kosztuje? Jaki tutaj syf zrobiłeś? Wiesz jakie to są pieniądze? Kiedy w szopie mieszkałeś człowieku? No zobacz no, ile tych Balenciagów jeszcze masz? Kolejne jakieś. Co to? Jakieś Reboki? A co to jest za komputer? Marek, co to za monitor? Możesz wyjaśnić, co się tutaj dzieje? Ja mam coś wyjaśniać? A mikrofon ile kosztował? Tupie ci się poprzewracało od tego wszystkiego. Wyjazd stąd robisz, tak nie będzie. Ja nie wiem, o co ci chodzi, Marek. Czapkę też mi zostawisz. Ale czapka jest moja, za moje pieniądze kupiona. Ale mnie to nie interesuje! Jeszcze niedawno w szopie mieszkałeś, nie było takich rzeczy. Koszulkę też oddajesz, spodnie możesz zostawić. Klapki też zostawiasz. No chyba jesteś niepoważny, człowieku. Wezmę swoje rzeczy. Ja jestem i niepoważny? Stąd. Nie chcesz to nie. No to ja zobaczę sobie. Zobacz, jak wyświetlenia, w ogóle wyświetlenia nie będziesz miał. Filmach swoich tandetnych. Czy ty grać nie będziesz w filmach? Jak widzisz, wyrzucam je, no co? Lecisz na zawsze, człowieku. No dobrze, ja sobie pójdę do szopy. No to pójdziesz sobie do szopy, jest przygotowana pomożesz specjalnie ten? Dla ciebie. Wziąłeś rzeczy? A jakieś buty bierzesz, coś? Pomożecie mi rzeczy wziąć? No, no mogę. Znaczy ja będę kontrolował, co ty bierzesz. Co ty myślisz, że sobie weźmiesz wszystkie rzeczy? No swoje rzeczy wezmę wszystkie. No ty chyba nienormalny jesteś. No to co, jeszcze mi okradniesz z moich rzeczy? Z twoich. A kto to zarobił pieniądze? Ja zarobiłem pieniądze. Ty zarobiłeś pieniądze. Ale co też miałem. Ty nieudaczniku jeden. Ty nic nie zarobiłeś. No jak ty nic nie zarobiłeś? Udowodnij mi to. Dobra, tak nie będzie. Ja nie tak nie będzie. Dyskutować. Jeżeli chcę robić awanturę, to niech sobie robię. Dobra, weźmiemy jakieś tory, no to możemy się zobaczyć. Tak nie będzie. Nie będę sobie pozwalał na takie traktowanie. Zobacz, jak wygląda ten pajac. Zobacz, jak ty wyglądasz. Z tego domu. Idź stąd. Gdzie te palce pokazujesz? Masz, bierz te worki ale i pakuj sobie rzeczy. Dlaczego mnie uderzyłeś? Ja cię uderzyłem. Idź do góry, pakuj swoje rzeczy. Zacznij zachowywać się normalnie. Nie odzywaj się. Ja się zachowuję właśnie normalnie. Nie masz to wszystko. Gdzie tu jesteś? Gdzie tu stoisz?
stoisz? Na tym YouTube. Gdzie ty stoję? Może nie gdzie tu stoisz, ale na tym YouTube dzięki mnie jesteś tutaj. Jakim YouTubie? Na YouTubie! Od 2 lat człowieku niszczysz mi życie. Mogę wziąć równie dobrze takiego debila i byłby lepszy od ciebie. I rozpieprzyłeś. A teraz zrobisz, jaką awanturę robisz. Zobacz, rozpieprzyłeś. A zobacz, jaką ty awanturę robisz, jaką atmosferę wprowadzasz. Rozpieprzyłeś cały kanał. Ja rozpieprzyłem kanał. Tak, razem ze swoją dziewczyną. Ten debil byłby lepszy. Razem ze swoją dziewczyną rozpieprzyliście. To nie jest moja dziewczyna, zacznijmy od tego. Rozwaliliście kanał. I ty ją sprowadziłeś tą dziewczynę. Rozwaliliście kanał. Ja wprowadziłem dziewczynę, ty ze swoją dziewczyną rozwaliliście kanał. To nie kanał. Jest moja 2 lata mojej pracy. 2 lata mojej pracy rozwaliłeś. Jakie 2 lata twojej pracy? 2 lata trzymania kamery według ciebie? Czyli udaczniku jeden wielki. Za idiota. Idź, patrz się, czy on nie pakuje złych rzeczy. Dobra, idę. Przecież nie będę z takim kimś. Co ja mam? Patrzeć się na to, co on pakuje? Przypiluj go, żadnych markowych. Dobra. Ale zachnijmy. Dobra, pakujemy. Pakujemy. Ja się pakuję, ja nie będę z nim, z tym człowiekiem. Ty, ale wiesz co, to jest przesada, kurde, worki na śmieci? No, nie, tak. Czekaj, ja nie mogę na to patrzeć, ja idę ci przynieść normalną torbę, no chłopie. Nie wiem, mi kazał Marek pilnować was, żeś markowych rzeczy nie brał. Jak markowych? No tych drogich. A to są moje rzeczy. No ale powiedział, że mam pilnować, żebyś nie brał ich. Ale chyba nie jesteście poważnym człowieku. No ale to nie ja, no. Dobra, pakuję. Ale co nie ty, no to są moje rzeczy. No tak, ja słyszę, ale ja ci nie każę tego, po prostu Marek dawaj, mi powiedział, że mam pilnować. To, i tak nic nie zrobi, jak się będzie burzył. No ja tylko nagrywam tak na dobrą sprawę, ja po niczyjej stronie tak naprawdę nie jestem. Dobra, dalej pakuję. Ja sobie biorę swoje rzeczy i wychodzę stąd. No dobra, tylko żeby Marek się nie pił. Ale co mnie obchodzi Marek? Weź popakuj, co mnie obchodzi Marek? No nie wiem. No człowieku, wyrzucił mnie z domu, ja się przeprowadzę do tej szopy, ja mam to gdzieś, ja już sobie mieszkałem kiedyś w szopie. Nie pierwszy i nie ostatni raz. Dla mnie nie ma problemu, tylko pamiętaj, że studio jest zapisane nadal na mnie. Także ja nie wiem, jak on ma zamiar rozwiązać tą sprawę. Kto będzie mi wpuszczać do studia na noc? Wykupi. Co? Może cię wykupi. To jest mieszkanie kupię. Dla mnie to jest chamstwo, nie? Co zrobił? Bo pomagałem mu cały czas, to rozwalili wszystko na to, na co pracowaliśmy. No weź mi te rzeczy. Kurtki na zimę też? Wszystko? Na co? Też będę mieszkać w szopie. Ale jak w szopie? No w szopie, no. Już tam nie ma używania nic, a na czym ty tam będziesz spał? A co, radziłem sobie wcześniej, to teraz sobie nie poradzę? No dobra, jakiś materac ci damy, coś, no. Ale to jest przegięcie, nie? To co on robi. A co ja mogę poradzić, no człowieku, no. Postaw się w mojej sytuacji, co chciałbyś z takim człowiekiem mieszkać? No nie, no. Ja już na twoim miejscu dawno bym się wyprowadził gdzieś, nie? No aż ty się zachowywał się normalnie. Nie wiem, co tyle lat mu pomagałem. A ten film wczoraj jeszcze nie był taki zły, tak na dobrą sprawę. Dobry był ten film właśnie. No. To on robi te denne filmy z tą swoją wariatką. To jest gówno, a nie filmy. Jak zrobię dobry film, to się obraża. Na sekret. Pomóc ci coś? Nie, dam radę. Zostaje pusty pokój. Ty, tam się... Dobrze, widzisz to? Dobrze. A ty co, jeszcze nie wyszedłeś z domu? No rób swoje. A pamiętasz live'a? Ej. Co? Pamiętasz? Co? Ała! Co ty robisz? O kurde! Dobra, o fuj. Ja mam nadzieję, że są zgniłe. A co ty robisz? Weź mu to, umasz jeszcze tych jaja. Marek, no co ty? Ale co ty robisz? Tak jak on umazał naszą kołdrę. I nas. Tego nie bierzesz, to jest oryginalna kurtka. To będziesz niepoważny człowieku. Będziesz zmarzł. A to jest damskie. Bierzcie. A weź tą kurtkę, weź tą kurtkę. Posprzątasz jeszcze tutaj, czy co? Bo zimno będzie, no. Ale no, zobacz, tam kurwa. Jezu! Ale Marek, co wy robicie? Ale co ty masz do gadania, to jest moja kurtka. No ale Marek powiedział, dobra, że nie. Dobra, idź już stąd. No ale co mi no idź już stąd. Powiedział, oddaj moją kurtkę. Wypad. Oddaj moją kurtkę. Mam po policję dzwonić? Jest. Dobra, weź moją kurtkę. Jaka patologia? Jak twoja kurtka? Powiedziała żadnych markowych rzeczy. Ty, a ty... O, ale co za swoje pieniądze? Jezu! Ale chyba ci się coś pomyliło, człowiek. No ale kurtkę, no zimną mu będzie, no dobra, daj mu. Ty jej sobie kupi. Kiedyś sobie radził, nie miał kurtek, tak? Co? Nagle wielki książę się znalazł? Ale to przykre jest, Marek, no. Już wiesz, gdzie masz iść? No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak nie będzie. Chowaj ten palec lepiej. O, proszę bardzo. Zapanuje porządek w domu. Koń. Jest taki zadowolony ze swoją dziewczyną? No chyba jeszcze mniejsza jest niż tamto, co? Jestem zadowolona. I to nie jest moja dziewczyna. O. Taką samą szopę jak wtedy mieć. Co? Co ty mówisz? To i tak lepsza szopa niż wtedy. Nauczysz się żyć. W końcu się nauczysz. Będziesz sobie na tym spał, tak? Tyle lat byłem dla niego dobry. Tyle lat. On nie potrafi tego docenić. Będzie dobrze. To teraz może doceni to, co ma od życia. Ciesz się, że w ogóle masz takie coś. Wiesz, ile takie coś kosztuje? 2000 zł. Człowieku, to jest mój ogród. Pamiętaj, że nadal mam... 2000 zł za takie mój coś. Mój ogród. 2000. Wyjdź stąd, nie życzę sobie, żebyś tu siedział, wyjdź stąd. Nie będziesz mi rozkazywał. Weź go będę winiesz. Tutaj przysiadywał tyle, no ile nie będę chciał. Winiesz, on mnie zatrudnia, no kamerzysta, no. Weź się zostaw! Jezu, spokojnie, chłopacy! Zostaw mnie! No co wy robicie, no! Zostaw mnie, ty deklu! Z mojego ogrodu, wara! Jak z twojego ogrodu? Z mojego ogrodu będę się tutaj siedział, ile będę chciał. Nie będziesz tu siedział. Będę się wynocha. Siedział, ile będę chciał. Wynocha z mojego ogrodu. Jak wynocha? A wy jesteś co? Na moim ogrodzie. Nie reagujecie. A ty na też to, się robi? Wynoś. Nie, ale co?
Jej. Już, wypadł! No, wypadł sam do siebie. Wynocha! Do siebie! To jest mój ogród! Siedzisz tutaj! Wynocha z mojego ogrodu! Już! Życia. Właś tam! Już! Wynoś tam. Się, wynoś się! Nie, ja będę tutaj stał ile będę chciał. Żebyś zapamiętał, że nie masz wstępu tutaj. Nie masz wstępu, nie wejdziesz tam. No tu, co, za bardzo się poczułaś, co? Zrób sobie mikrofon z patyka i będziesz robił dalej piosenki. A ja co? Ty co, myślisz, że to jest twój ogród? To jest mój ogród, mam papier na to! Telefon oddasz dobrowolnie? Chyba jesteś niepoważny człowiek. Oddawaj telefon. Telefon? Tak, telefon. Dobra, weź telefon. Nie będę w ogóle dyskutować z tym chorym człowiekiem. Oddawaj telefon, w tej chwili. Ojejku. Oddawaj telefon. Wyjdź stąd. Oddawaj telefon. Zaraz ochrona przyjedzie, wyjdź stąd, już. Wypadł z posesji, już. Jakiej posesji? No, do siebie. Co no do siebie, już. Wypadł. Jaki wypadł? Jesteś na moim ogrodzie, ty chyba nie wiesz, z kim rozmawiasz. Wyjdź stąd. Nie, ty masz stąd wyjść. Wyjdź stąd. Tu jest linia. Jezu, oboje stąd wyjdźcie może, no. Co oboje? Co nie, jest, tak się nie będziemy bawić. No nie, no nie wyrzucam, ale no kłócicie się bez sensu to jest. To jest mój teren. Zaraz pójdę po geodetę. Po geodetę? No tak. To idź po geodetę. I będziesz miał wszystko odmierzone. Weźmiemy, wyciągniemy księgi wieczyste i zobaczymy, kogo to jest teren. Wypadł no do siebie. Łazy, przyniesiesz mi buty? No dobra. Ale te wszystkie ze studia? Te oryginalne, no, tak? Jakie buty? Nie przyniesz mu żadnych butów. Przynieś mu jedną parę sandałów i wystarczy mu. Co ty myślisz, że sobie będziesz w markowych rzeczach chodził? Wyjdź stąd. No to ty wyjdź stąd. Ja stąd przestań. Zostaw moją szopę. Jak twoją szopę? To jest moja szopa. Mam na to rachunek. Aha, jest na moim terenie, wypad. Dwa tygodnie masz. Wypad. Dwa tygodnie masz tutaj mieszkanie. Wypad. Później sam sobie szukaj. Wypad. Jaki wypad? Wyjdź stąd. Nie, to jest mój teren. O ci zrobię krzywdę, wyjdź stąd. No, że ja tobie zaraz krzywdę nie zrobię. Już! My jesteśmy w trójkę, ty jesteś sam. No jakoś ty chyba jesteś sam, bo nikt ci nie pomoże tutaj stąd. Jak to nie pomoże mi? No, kto ci pomoże? Jest... Chyba wariatka tylko. Karolina. Oczywiście, jest, że mu pomogę. No to dostaniesz też razem z nim, wynocha. No, właź do siebie. Wynocha. Marek, nie ma co. Wynocha, już. No idź, wypad z mojego terenu. Wyjdź stąd. Żałosne, po prostu żałosne. Jesteś nic nie warty. Nic nie jest. Jak on będzie kawałki nagrywał nowe? Nie interesuje mnie, to niech zrobi sobie mikrofon z patyka. I nie patrz się na mnie, ktoś ci pozwolił? Tak właśnie kończą ludzie, którzy mają jakikolwiek konflikt do mnie. Ja, tak jak już mówiłem na początku, nie pozwolę sobie na takie traktowanie. No i po prostu takich ludzi jak on trzeba eliminować. Widzicie, każdy kto mi podskoczy, skończy w takim baraku. Jest to jeszcze gorsze niż ta jego stara szopa. Cóż, niech tylko poczeka na zimę. Aczkolwiek ma tylko dwa tygodnie, żeby tutaj siedzieć. Jeżeli będzie dobrze sprawował się, to ewentualnie można go tutaj zostawić, ale wątpię. Ty! Ty Marek, ale to lepiej wygląda. Słuchaj, mam do ciebie pytanie. Bo więźniowie w Ameryce przed karą śmierci mogą ostatni posiłek. Chcesz coś do jedzenia? Wypadź stąd, już. Powiedziałem ci wyjdź stąd. Chcesz coś do jedzenia? Ostatnie życzenie? Wyjdź stąd. Ostatnie życzenie to ci... Tak, tak, widzę, że już wiesz gdzie iść. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak nie będzie. Czemu tak? Mam nadzieję, że nie masz żadnych ciepłych rzeczy w tym. Obyś zamarł. Wiesz gdzie iść, tak? Idź. Zwierzęta cię w nocy rozszarpią. Będziesz miał za swoje. Dużo dzików wchodzi. Za to, co zrobiłeś. Mam nadzieję, że jakiś gór w końcu dopadnie. No tam są lasy przecież. Co za problem tutaj przejść. Mam nadzieję, że jakiś go w końcu dopadnie. Masz wszystko, czego potrzebujesz. Deski. Coś jeszcze chcesz? Ostatnie życzenie? Ostatnie życzenie to stąd wypij. Rozumiesz? Patrz, jakiś łuk, ma jeszcze sobie zwierzynę upoluje. Nie masz stąd wypier. A wiesz ile to kosztuje? 2000 takie coś kosztuje. Cieszę się, że pozwalam ci tutaj jeszcze przysiadywać. Cieszę się, że ja pozwalam ci przysiadywać na moim ogrodzie. Wypier. Na twoim ogrodzie? Na moim co, ogrodzie mam papier. Policję? Mam papier. To jest mój tener. No to dzwoń. Pogodę tu dzwoń. Zaraz pójdę. Dzwoń, dzwoń. No dzwoń. No żebyś wiedział, no to że zadzwonię. No to zadzwoń. No zadzwonię. No to zadzwoń, cwaniaku. Ja cwaniak? Wypier. Ty chyba jesteś cwaniak. Już, raz. Przytuliłeś się do studia do wszystkiego. Do studia? Ale ci za to studio zapłaciłem. Ty zapłaciłeś, ciekawe z czego? Z piosenek. Wypier stąd już, to wariatką. Przestaniecie się kłócić już? A jak najpierw robiłeś te piosenki? Wyjdź stąd. Ja tu nie wytrzymam, no. No jak można przestać się kłócić z takim człowiekiem? Dobra, przestańcie się kto kłócić. Kto ci pomagał przez dwa lata? Za pół pomagałeś. Darmo! Za pół darmo! Nic nie pomagałeś! Za pół darmo ci pomagałem, gnoju! Równie dobrze mógłbym wziąć tego debila, ale nie był lepszy od ciebie. Ale przecież on ci za to płacił. Za co mi płacił? Za to, że nagrywałeś. Jak on mi miesiącami nie płacił? No i nie będę dalej płacił. Widziałam. Masz tutaj dwa koła mieszkanie. Zobacz, patrz. Widzisz tego patyka? Zrób sobie z tego patyka mikrofon i będziesz sobie nagrywał te swoje pioseneczki, tak? Wyjdź stąd. Tak, że nie jesteś jeszcze w takiej totalnej dupie. O, miotła. Jedyne do czego się nadajesz to do sprzątania. O. Byśmy gdzieś na robotę, na dworzec. Miotła. My go jako sprzątacza zatrudnimy. Idiota. W sumie jakaś jesteś skończonym idiotą, jesteś żałosnym człowieku. Wyjdź stąd. Żałosny jest swój zachowanie. Wyjdź stąd, nie będziesz się z tobą szarpać, wyjdź stąd po prostu. Tak, ty i szarpanie. Nie, 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 nie. Ty nie masz żadnej siły i nie byłbyś w stanie mnie nawet przepchnąć.
Także uważaj na te swoje słowa. Dobrze, tych drzwi Marek, koniec tej pajacerki, koniec. Ale to wstyd trochę, no te drzwi jak do obory jakie wyglądają, no. No a jak mają wyglądać? Idealne miejsce dla idealnego człowieka. Mówiłem, koniec tego wszystkiego. Ja sobie poradzę. Koniec tego wszystkiego. Ja sobie poradzę, ale ty rozpieprzysz z nią kanał, o. Tak, poradzisz sobie. Co rozpieprzę? Tak. A co, myślisz, że ja nie wezmę cię na pacynkę? Na pacynkę? No dalej będziesz pacynką. Póki tutaj jesteś, będę ciebie nagrywał, ile będę chciał. Tak? Wyjdź stąd, już! No to poczekaj na noc, poczekaj na noc, poczekaj. Wyjdź stąd. Poczekaj, ja wszystko nagram w nocy. Siedział. No to poczekaj sobie na noc. Zostaw te drzwi. Zwykły. Zostaw te drzwi. To są moje drzwi. Zostaw te drzwi. Wyjdź z mojego ogrodu. Będziesz moją marionetką teraz. Jesteś pani pacynką. Przecież od początku jest twoją marionetką. To poczekaj na noc. Wyjdź stąd. Zobaczysz, co będzie w nocy. Zobaczysz, zobaczysz. Póki tutaj jesteś, będziesz nagrywany. Tam dam informację, że wchodząc na teren, zgadza się na wykorzystywanie wizerunku. I tyle będzie. I tak mordy nie masz, to mogę nagrywać. A może zróbmy jeszcze na ten biznes. Tutaj weźmy ludzi, żeby sobie go nagrywali za pieniądze. Będzie klaunem, pośmiewiskiem będzie. O, co parka się dobrała, tak? Dwóch psychicznych chorych ludzi. No zobaczysz. Zarobimy na tym gruby hajs. Ludzie będą przychodzić, robić sobie fotki. Ludzi. My idziemy. Jesteś gorsza od niego, albo taka sama jak on. Nie będziemy z takimi ludźmi przysiadywać. Masakra. Jesteś najlepsza chyba w cyrku. No ty zaraz będziesz cyrkiem. Nigdzie nie jesteś najlepsza. Dobra, także jak widzieliście, tak właśnie kończą pajace, którzy mi podpadną. Zobacz, w taki sposób. No i co? Warto było się kłócić, warto było? Ja się kłóciłem? Ja się kłóciłem? Szczerze to nawet nie wiem, o co poszło, a ale co nie zrobiłeś? Obchodzi mnie to. Panoszyłeś się przez dwa lata. W domu. Co? W końcu. W luksusach się zachciało żyć. W jakich luksusach, człowieku? W jakich luksusach? No w luksusach żyłeś. Ty masz tam luksusy, o takie... Najlepszy dom w Polsce. Najlepszy dom w Polsce był. O, ale w tej szopie mieszkasz. No i to sama, będziesz i mieszkał. Z tą kretynką. Będziesz mieszkał. No to super, idealne miejsce. No to wypad. Jeszcze się cieszę. To wyjdźcie z mojego ogrodu. Jak twojego ogrodu? No mój ogród. Czego ty nie rozumiesz, człowieku? Mój ogród. Nie jest swój ogród. Po policję mam dzwonić? Czy bez policji załatwimy? No, zamknij się tam. Jutro będzie film na kanale z pierwszej jego nocy, która będzie naprawdę gruba. Zróbmy mu najgorszą noc. Taka wiesz. Swoją dziewczynę wykupiono, daj na jedzenie. Wiem, że to nie jest ostatnio. Albo na ten, na silikony idzie. Nie będę przy tym idiocie rozmawiał, bo... Na silikony idzie, tak jak hejter powiedział, na silikony. Tylko prawdziwy debil będzie się wtrącał. Jakby chciała, to by sobie zrobiła. Tak, zrobię. Żeby mogli ci naciąć na silikony i żebyś tam coś włożyć, bo by ci się rozerwało. Dobrze, tobie nic się nie rozrywa. Dobra, skończył tą pajacerską gadkę. Oby cię zwierzęta rozerwały. Spokojnie. Zobaczysz. Ale ty widzisz, jaka awantura z tego wszystkiego? No, po co on się tak zachowuje? Po co robi awanturę? Nie, masz zamilkłem, nie wiem nawet co mam powiedzieć. Masakra, taką awanturę robi. Wszyscy robią, awanturę. Jeszcze kłudę się drze. No daj mu film na Szedłeś do mnie do skóry. Nie ma co się z debilem kłócić, wyłącz. No przyszedłeś na jego teren i przeszkadzasz mu w nagrywaniu filmów. No człowieku, no weź. Ty. Widziałeś to? No widziałem. No nie wiem, ja nie wiem co mam na ten temat powiedzieć. Ja też nie wiem co mam powiedzieć. Dziwna sytuacja. Oni są siebie warci, to jest jakaś paranoja, nie? Nie wiem, ta Karolina to już w ogóle masakra jest. W sensie on jeszcze gorszy jest. Albo ona jest gorsza, nie wiem. Ona jest gorsza, ona jest gorsza. Dlaczego ona gorsza? No widziałeś co ona tutaj gadała? No oni tacy sami są, oni są tacy sami. Nie wiem. Oni się dobrali. Mówię ci, dobrali się chorzy ludzie. Chorzy ludzie, takich po... A ty co jeszcze robisz? No gadamy do odcinka. Nie ma rozmawiania. No odcinek robimy. Chcesz też polecieć? Nie. No właśnie, chodź. Dobra, idź. Ale w sumie fajne czasy były, jak byłeś w szopie. Może coś fajnego będzie. No jejku, to tylko ręka. Nie ma spoufalania się z takimi debilami, inaczej polecisz. Dobra, przepraszam. Dobrze, że mam zapas środków antykoncepcyjnych. Wyłączaj to. Już skończyłem mówić, wyłączaj. Dobra, może się pożegnaj. Wyłączaj to, powiedziałem, tak? Nie pożegnasz się z widzami? Wyłączaj to, tak? No pożegnaj się. Wyłączaj. No ale na pewno? Wyłączaj. No dobra.